Kasiu, Top Model, program bliski Twojemu sercu. Tak. Ty jakiś czas temu wypowiadałaś się na temat dziewczyny, która jakby wyszła spod Twoich skrzydeł z tego programu, której dałaś szansę, która jakby przeszła casting, była w finale. Tak. Mowa tutaj o Karolinie Pisarek, internauci na Pudelku, jakby muszę o to zapytać, dobrze, bo pracuję w takim portalu. Po sytuacji, w której Karolina rozstała się ze swoją menadżerką, pisali, że historia lubi się powtarzać i skojarzyli Karolinę z Twoją historią. Jak Ty się o tym dowiedziałaś, że takie rozstanie miało miejsce, to co sobie pomyślałaś? Znaczy nie byłam w szoku. Ja Karolince już dawno mówiłam, uważaj. Tak samo Sandra Kubicka. Myślę, że to wiesz, to samo nie muszę dużo mówić, bo myślę, że samo... Truth always comes out, tak jak mówię. Zawsze kłamstwo wyjdzie. A czy to jest też może związane z karmą? Nie wiem, czy ty wierzysz w karmę, że Karolina troszeczkę od ciebie się odcięła, można powiedzieć, i takie coś ją spotkało. Wiesz co, ja wierzę bardzo w karmie, ale czy to jej karma, wiesz, każdy ma swój mózg, każdy ma... Ja wiem swoje rzeczy, że ja za bardzo ufam ludziom, ja za bardzo jestem miła i dużo mi ludzi to mówi, może nieraz nawet naiwna, bo wiesz, ja nikomu bym krzywdy nie zrobiła, ja bym nigdy nikogo nie okradła i próbuję na każdego patrzeć od serca, tak jak ja bym była i wiesz, każdy robi swoje decyzje, ja jej swoje powiedziałam, wiedziała, co ja przechodziłam, ale no sama decydowała i życzę jej dużo szczęścia, zdrowia i sukcesu w życiu, bo wiesz, nigdy tak naprawdę do niej nic nie miałam. Wiem, że jak była w programie, bardzo ją wspierałam, była w Los Angeles, byliśmy na lunchu razem, wiesz, byliśmy w jednym momencie blisko, ale no stało się jak stało, life goes on, no i życzę jej wszystkiego dobrego. Asiu, a co byś doradziła teraz młodym kobietom, młodym modelkom, które wchodzą w ten show biznes i zaczynają właśnie współpracować z różnymi osobami? Żeby były przygotowane, że muszą mieć grubą skórę, że to nie jest, wiesz, bo ludziom może się wydaje, że masz piękny make-up, piękne włosy, jesteś znana, robisz piękne zdjęcia, ale to są długie godziny pracy. Jak chodzi na przykład o program, musisz być kreatywna, musisz być w humorze, nawet były dni, co się bardzo źle czuło, ale tego nie pokazujesz, nie możesz pokazać. Musisz być dobrą aktorką, musisz, wiesz, tak jak mówię, w programie kreatywna, musisz wiedzieć, co powiedzieć, żeby nie być nudnym. Tak samo na sesji, że często oczy dużo mówią, że musisz być przygotowana na ten świat, bo nie jest łatwe. Też duża jest konkurencja, też dużo będzie ludzi, co cię albo kochają, albo nie kochają. Też nie można tego brać do serca i tak naprawdę robić to dlatego, że kochasz i masz pasję do tego, bo to nie jest, że masz piękny make-up, wyglądasz wspaniale i życie jest piękne, że tak naprawdę ludzie myślą, na przykład w mojej sytuacji, pewnie ludzie myślą, ale ona ma życie, ale ona ma fajnie, ale ona ma super, ale wiesz, przecież nie mówię o swoich na przykład prywatnych czy problemy, nie daje się tego na social media, wiesz, każdy jest człowiekiem, każdy przechodzi coś w swoim życiu. I myślę, że ten show biznes też dużo mnie nauczył, jeszcze, bo zawsze miałam grubą skórę, ale jeszcze bardziej do tego teraz inaczej podchodzę niż na przykład 20 lat temu, że bardziej bym się przejmowała czymś, co tam ktoś napisał, a teraz wiesz, moja córeczka też bardzo mnie zmieniła, że ona dla mnie jest najważniejsza i wiesz, jak ktoś coś złego na mój temat mówi, który mnie nie zna i może się schować za komputerem i komentować, to mi ich jest bardzo szkoda, że powinni znaleźć miłość u siebie, w sobie, a nie tak, ja nie mam takiego nienawiści w sobie, gdzie ja bym mogła usiąść, wziąć ten czas, żeby skomentować coś złego o kimś, że wiesz, to nie wiem, to naprawdę ktoś chce być modelką, czy w ogóle w tym show biznesie, musi być przygotowana na krytykę.